Cześć Julia, dzisiaj mam dla Was świetny modowy materiał. Jak wiadomo, moda zatacza koło, no i teraz można zaobserwować powrót mody z lat 2000. W zasadzie z końcówki lat 90. i początku 2000 roku, później kolejne lata, tak w zasadzie do 2010. I moda w tamtym czasie to był totalny powiew świeżości w stosunku do początkowych lat 90. I tą modę charakteryzował w dużej mierze kicz, mocna opalenizna, takie dość ostre połączenia kolorystyczne, wzory, ale też inne wiodące trendy gdzieś tam wyłaniały się naprzód. Dzisiaj sobie o nich porozmawiamy i nawiążemy do tego, jaka moda obowiązuje obecnie, bo w sieciówkach czy w innych sklepach zdecydowanie widać ten nurt, tą kolorystykę, te wzory, które charakteryzowały właśnie lata 2000. Nawiązując też do tamtych lat, wtedy tymi gwiazdami, osobami lansującymi najgorętsze trendy, nie byli influencerzy, tak jak jest to teraz, ale były gwiazdy popkultury, Britney Spears, Destiny's Child, Paris Hilton, pewnie kojarzycie doskonale jej takie kultowe, właśnie też swoją drogą kiczowate stylizacje, chociaż słowo kiczowate jest jak najbardziej relatywne. Dalej pewnie kojarzycie też filmy Legalna blondynka czy Wredne dziewczyny. Właśnie styl obowiązujący wtedy w tych filmach jest kwintesencją tych lat. Także zapraszam Was do posłuchania na temat mody z tamtego okresu, która ma przełożenie właśnie teraz. Pierwszym takim trendem są spodnie typu dzwony, ale konkretniej z niskim stanem. To jest coś obecnie widocznego w sklepach. Jest zdecydowanie więcej dzwonów, spodni z szerokimi nogawkami. Ten niski stan zaczął się pojawiać, ale myślę, że musi minąć trochę czasu, zanim ponownie się do tego trendu przekonamy. W latach 2000 modne były też spodnie typu capri, czyli tak zwane rybaczki do połowy łydki, ale ten trend jeszcze nie jest widoczny, chyba że w wersji spodni typu culot z taką poszerzoną nogawką od góry do samego dołu. Ja sama mam w swojej szafie w zasadzie jedne spodnie z obniżonym stanem. Z pewnością kojarzycie je ze zdjęć, takie wiązane w kolorze zielonym. Ja się bardzo cieszę, że za każdym razem, gdy ta moda zatacza koło i te trendy wracają, są one ogrywane w zupełnie inny sposób, wykorzystywane na różne sposoby, w zupełnie innych połączeniach. To jest fajne, że można z modą tak eksperymentować. I kolejnym trendem jest jeans, a konkretniej jeansowe total looki. Można zaobserwować, że u projektantów jeans pojawiał się i to naprawdę bardzo często. Co więcej, w odsłonie z na przykład takim ciemniejszym jeansem. W tamtych latach lansowane były jeansowe total looki. Jestem przekonana, że kojarzycie zdjęcie Britney Spears z Justinem Timberlake'em, którzy byli wówczas parą, ubrani od góry do dołu właśnie w ciuchy z tego materiału. Kardigany, konkretniej dopasowane, zapinane od góry do dołu na guziczki w wersji takich krótszych. I są to kardigany, które noszone były m.in. przez gwiazdy grające w filmie Mean Girls, czyli właśnie Wredne dziewczyny. Teraz powrót kardiganów jest i to bardzo mocny, już w zasadzie było to widoczne w zeszłym roku. Najczęściej kardigany występują w wersji kompletów i to właśnie takie odsłony można znaleźć w sklepach. W zeszłym roku występowały w połączeniu na przykład z takimi dzianinowymi shortami. Co więcej, od tego roku widoczne są kardigany w takich pojechanych wersjach kolorystycznych, na przykład połączenie zieleni z różem. Jeśli chodzi o lata 2000, było też bardzo dużo mini spódniczek i to jest kolejny trend, o którym chcę Wam powiedzieć. I teraz właśnie kardigany bardzo często występują w połączeniu, w komplecie z takimi spódniczkami. Tutaj w zasadzie zdradzę Wam takie moje dwa ulubione sklepy na Instagramie, które bardzo mocno promują modę z tamtego okresu, właśnie takie trendy i jest to sklep House of Sunny oraz Bound Studio. Torebka bagietka to w zasadzie kształt torebki najbardziej kojarzony z tamtym okresem i w zasadzie gwiazdą, która bardzo, a w zasadzie postacią, która bardzo mocno promowała ten trend, ten kształt torebek, jest Carrie Bradshaw z Seksu w Wielkim Mieście. Zresztą ostatnio wrzuciłam Wam na Instagram. Możecie znaleźć też tą relację w zakładce wyróżnionej na moim Insta. Właśnie o stylu Carrie. Swoją drogą, muszę Wam powiedzieć, jeśli jeszcze nie kojarzycie, wjeżdża nowy materiał, który jest tak naprawdę kontynuacją Seksu w Wielkim Mieście, And Just Like That. Trwają już prace, niestety zabraknie postaci Samanthy, ale na szczęście pojawią się inne dziewczyny, no i przede wszystkim Mr. Big.
Stylizacje charakterystyczne dla tamtego okresu niekiedy były uznawane za dość konkretnie wyzywające, ale to też jest kwestią relatywną, co kto woli. Jednym z takich bardzo charakterystycznych też elementów garderoby były topy. Topy w wersji wiązanej, topy bardzo dopasowane na cienkich ramionczkach z koronką, ale także topy typu halter, czyli zawiązywane na szyi, które wróciły w tym roku naprawdę z wielką pompą. Trendu, czyli do butów z paseczkami, bardzo delikatne buty, nawet na obcasie typu kaczuszka, takim niższym, albo cienkiej szpilce, ale kluczem było to, że buty były bardzo delikatne, właśnie występujące w formie takich cieniutkich paseczków, które w zasadzie ledwo co trzymały się na stopie, o żadnej takiej stabilności nie było tam mowy, ale te buty, jak możecie zaobserwować, są już popularne od dobrych kilku lat i jest ich napęczki dostępnych w sklepach. Japonki to typ obuwia, który pojawił się wtedy i zrobił absolutną furorę. Tego typu buty nigdy nie uchodziły za normalne buty, a tymczasem zaczęto je nosić na przykład w połączeniu z szerokimi jeansami, z szerokimi nogawkami. I kurczę, jak to wyglądało, wiele osób nie mogło się przekonać. No i w tym roku Japonki też zaliczyły taki konkretny powrót z impetem, ale co więcej, one w tym sezonie występują w wersji takiej napompowanej, nadmuchanych Japonek. Ja osobiście bardzo się cieszę, bo zwykle Japonki były niezbyt komfortowe w noszeniu, przynajmniej dla mnie, a w tej napompowanej wersji ten sposób budowy buta sprawia, że one są po prostu fajniej dopasowane, są bardziej miękkie i też lepiej dopasowują się do stopy. Mono outfits, czyli takie stonowane outfity, total looki występujące w jednym kolorze, ale różnych odcieniach właśnie tego samego koloru. Wiodącymi w tamtych latach była między innymi limonka, taka specyficzna zieleń, czy na przykład fiolet. I teraz jak najbardziej ma to przełożenie na obecny czas, ponieważ kolor lilak jest absolutnie na każdym kroku. To samo w kontekście różnych odsłon zieleni, która jak najbardziej do mnie przemawia. I tutaj właśnie począwszy od marynarek, przez różne sety w House of Sunny, tak samo kardigany czy spódniczki w takie charakterystyczne wzory. W zasadzie bliżej nieokreślone, można powiedzieć, że jest to taka abstrakcja, ale to też jest przełożenie trendów z tamtego okresu, bo w latach 2000 też było całkiem wzorzyście. Ten trend jest dla mnie totalnym hitem. Ja uwielbiam okulary w stylizacjach. Uważam, że jest to taka totalna wisienka, zwłaszcza wiecie, jak muszę lecieć na foty, nie czuję się zbyt dobrze, zakładam okulary i jest naprawdę ok. W tym roku okulary powróciły w kurczę mocnej odsłonie, ja nazywam to takimi szybkimi okularami. Szkła nie znajdują się tylko z przodu, tylko są takie jakby zaokrąglone. W zasadzie te okulary kojarzą mi się z okularami kolarzy i zastanawiałam się, jak je sensownie wpleść do stylizacji. Ja na ten moment kompletnie się nie czuję, ale już widziałam dziewczyny na Instagramie, które w świetny sposób to wystylizowały. Ale generalnie chodzi o powrót trendu, który polegał na tym, że okulary były wykonane tylko i wyłącznie ze szkła, bez oprawek i występowały właśnie w kolorowych wersjach. To jest także widoczne teraz. I to tyle w dzisiejszym odcinku w kwestii mody z lat 2000, końca lat 90. To jest teraz nazywane 2K. Możecie nawet znaleźć ciuchy, inspiracje stylizacji właśnie pod tym hashtagiem. Jak zwykle wpadajcie na moje media społecznościowe, tam też znajdziecie poradnik dotyczący mody z tego okresu, który jest tak naprawdę dopełnieniem tego odcinka i pamiętam Wasze reakcje, bo on już pojawił się jakiś czas temu. Pisaliście, Boże, jak powrót takich kiczowatych trendów w ogóle mógł nastąpić i wydawało Wam się, że dopiero ta moda była. Ja pamiętam, że miałam wtedy 7 lat, czy coś takiego. Jestem rocznik 9-3, także doskonale pamiętam, co wtedy noszono. Pamiętam bluzkę mojej siostry z odkrytymi plecami, z paseczkami. Ja teraz mam praktycznie taką samą, tylko że sukienkę z Zary. Także widać faktycznie, że jest wielki powrót. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Czekam na Wasze reakcje, komentarze, piszcie, czy macie coś z wymienionych dzisiaj elementów, trendów w swojej szafie. Żegnam się z Wami i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!